Proszę usiąść. Proszę wstać i usiąść jeszcze raz. Dziękuję. Myślałam, że pan tutaj... Dziękuję uprzejmie. Trybunał Konstytucyjny, rozpatrując wniosek złożony przez przedstawiciela Sejmu, postanowił oddalić wnioski o wyłączenie sędziów. Odpisy wraz z uzasadnieniem zostaną doręczone do Sejmu. Dziękuję bardzo. Wysoki Sądzie, ale czy mogę słowo jedno? Proszę bardzo. Wysoki Sądzie, moja Trybunale. Obecność... Przepraszam bardzo, naleciałość zawodowa. Wysoki Trybunał, ale moja obecność legitymowałaby dalsza coś, czym się fundamentalnie nie zgadzam jako przedstawiciel Sejmu, jako poseł, ale także jako obywatel. Jako poseł ślubowałem rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu i przestrzegać konstytucji. W związku z powyższym ja opuszczam salę. Dziękuję. Bardzo proszę usiąść. Trybunał teraz mój. Proszę usiąść. Nie dałam panu zgody. Proszę usiąść. Ale ja wychodzę, Wysoki Sądzie. Bardzo mi przykro. Ale panu nie może być przykro. Proszę pana, oświadczam panu, że opuszczając posiedzenie w tym momencie bez zgody Trybunału Konstytucyjnego, dopuszcza się pan naruszenia powagi Trybunału. Rozumiem. I upominam pana, że postępowanie się toczy. Ja panu nie zezwoliłam na opuszczenie sali. To jest lekceważenie. Proszę pana, pan się zachowuje skandalicznie. Na co pan się powołuje? Na jaką przysięgę? Pan ślubowanie. Co pan ślubował? Przestrzegać konstytucję. A konstytucja przewiduje Trybunał Konstytucyjny? Wysoki Trybunale. Przepraszam, nie ma wysoki. Przewiduje Trybunał Konstytucyjny czy nie? Wysoki Trybunale. Przepraszam, teraz ja. Chwileczkę. Konstytucja przyznaje kompetencje Trybunałowi? Przyznaje. Dlaczego pan, na jakiej mocy, na podstawie czego pan decyduje sobie na lekceważące działania? Dobrze pan wie, że jest transmitowana, posiedzenie jest transmitowane. Na jakiej podstawie? Co pan chce okazać? Lekceważenie Trybunałowi? Bynajmniej nie. Lekceważy pan. Pan jest posłem. My szanujemy pana, traktujemy pana tutaj bardzo poważnie i proszę zostać i wysłuchać dalszego posiedzenia. Nie widzę takiej konieczności. Dziękuję. Ale ja widzę taką konieczność. Jeśli widzowie tutaj oglądają nas, tak zachowują się posłowie, którzy sprzeniewierzają się swojemu ślubowaniu poselskiemu.